Pokażę Wam teraz moje zaskoczenie literackie. To jest książka pod tytułem Wykluczeni, autorki, której przedtem nie znałam. Nazywa się Aleksandra Szałek. Książka wydana teraz w 2016 roku, jak mówię, dla mnie zaskoczenie, ale bardzo pozytywne. Oto jesteśmy w małym miasteczku, w którym panuje powszechna beznadzieja i nuda. W tym miasteczku żyją i mieszkają nastolatkowie Rudy, Drągal i Wojtas. Oni, jak już powiedziałam, strasznie się nudzą. Aby tę nudę zabić, podejmują różne działania. Na przykład podpalają kota, kładą na szynach psa, przywiązują niepełnosprawnego do szyn, żeby pociąg go przejechał. Znęcają się nad słabszymi zwierzętami itd., itd. Oni te swoje zabawy uskuteczniają w bardzo nietypowym miejscu, ponieważ pod miasteczkiem i niedaleko niego są bunkry, poniemieckie bunkry, które połączone są wielokilometrowymi korytarzami. I tam właśnie Rudy, Drągal i Wojtas czują się bezkarni. Tam też wpada autystyczny chłopczyk Mikołaj. No i co się dzieje dalej, nie będę Wam zdradzała. Książka jest interesująca dlatego, że jak się okazuje, przed Drągalem i Rudym były inne wypadki nieszczęśliwe w tychże bunkrach. Ktoś podpalił, ktoś zgwałcił dziewczynkę niepełnosprawną, ktoś wcześniej podpalił internat dla dzieci upośledzonych, ktoś... I te czyny, te katastrofy do dziś nie zostały rozwiązane. Nie wiadomo, kim byli sprawcy, ale jakoś dziwnie się zdarzyło, że niektórzy chłopcy, młodzi chłopcy umierali w tajemniczych okolicznościach. Nikt nie wie jak i dlaczego. A więc nad miastem wisi fatum, tajemnica, policja jest bezradna, nie umie niczego wyjaśnić. I właśnie ta klaustrofobia, ta tajemnica, to zło, które dominuje w miasteczku, którego nie można wyplenić, ponieważ rosną już następcy Rudego i Drągala. To jest Jojo i Bushman, którzy już pobili koleżankę Albinoskę, którzy już i tak dalej, i tak dalej. Ta książka więc jest o takim otaczającym nas złu, które się panoszy, szerzy i nie wiadomo jak nad nim zapanować. Tu jakoś tak, jak to było, Władca Much, pobrzękuje mi w tej książce ten właśnie tytuł. O dziwo, jak mówię, książka napisana świetnie, temat i charakterystyka bohaterów naprawdę bardzo dobra, książka wciągająca. Jeżeli więc chcecie przeczytać o takim miasteczku i lubicie takie właśnie klimaty niewyjaśnionego fatu, to polecam Wam książkę Wykluczeni, a tytuł wcale nie dotyczy sprawców, Aleksandry Szałek. Polecam, dziękuję, do zobaczenia.